W oktawie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa szczególnie pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii. Dla niektórych wydaje się to niewiarygodne, że w małym kawałku chleba jest obecny Bóg. Przypomina nam o tym poprzez wiele cudów eucharystycznych. Cud eucharystyczny to szczególny rodzaj cudu, który jest nierozerwalnie połączony z jedną z największych tajemnic wiary, z przeistoczeniem chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa podczas Eucharystii. Poprzez swoją dosłowność uświadamia nam realność tej przemiany, która dokonuje się na ołtarzu podczas każdej Eucharystii. Pierwsze tego typu wydarzenie miało miejsce na początku VIII wieku w Lanciano na terenie Włoch. Hostia w dłoniach kapłana przemieniła się we fragment ciała, a wino w kielichu w krew. Na kolejny cud trzeba było poczekać kilka wieków. To jest cud, który miał miejsce w Orvieto w XIII wieku. Kiedy to papież Urban IV został ostatecznie przekonany o konieczności takiego wzmożenia kultu Bożego Ciała i uczestnicząc, oglądając właśnie przemienione cząstki eucharystyczne, uznał, że należy ostatecznie wprowadzić święto Bożego Ciała w Kościele. W kolejnych wiekach miało miejsce wiele takich cudów. W Polsce odnotowano 8 takich przypadków. W Glotowie, Poznaniu, Jankowicach Rybnickich, Krakowie, Bisztynku, Sokółce i Legnicy. Mało osób jednak wie, że również w Długołęce na Dolnym Śląsku aż do czasów II wojny światowej rozwijał się szczególny kult. 28 marca 1453 roku we wsi Długołęka pod Wrocławiem rolnik wykradł Najświętszy Sakrament, po czym ten Najświętszy Sakrament został sprofanowany i porzucony na drodze pomiędzy Wrocławiem a Oleśnicą. Jadąc tamtędy, szlachcic polski z Kamienia, jego powóz zatrzymał się, a konie zdawały się, że klękają się przed jakimś zawiniątkiem ukrytym w ziemi. Sprofanowaną hostię udało się uratować i przenieść do kościoła i od tego momentu rozpoczęły się liczne łaski i cuda związane z obecnością cudownie uratowanego Najświętszego Sakramentu. Ostatni cud eucharystyczny miał miejsce w Legnicy w Boże Narodzenie 2013 roku. Tam, podobnie jak w Sokółce, hostia upadła na posadzkę. Kapłan umieścił ją w naczyniu liturgicznym i po jakimś czasie zauważył na niej ślady krwi. Biskup Stefan Cichy zlecił wykonanie badań, których podjął się Zakład Medycyny Sądowej. Opinia, jaką otrzymaliśmy ostatecznie, potwierdzała, jednoznacznie stwierdzała, że zmieniona materia to tkanka mięśnia sercowego, a badania równocześnie wykonane genetyczne, w których wykonano dwie izolacje i amplifikacje, wskazywały jednoznacznie na pochodzenie ludzkie tej tkanki. Mówiła kardiolog dr Barbara Engel, która uczestniczyła w pracach Komisji Biskupiej. W 2016 roku władze kościelne oficjalnie uznały ten cud eucharystyczny i od tego momentu, jak podkreśla miejscowy proboszcz ksiądz dr Andrzej Ziombro, widać namacalnie owoce duchowe szerzącego się kultu w postaci pogłębionej refleksji na temat Eucharystii, na temat ofiary Jezusa, szacunku do Najświętszego Sakramentu. Już można powiedzieć, niedługo będzie drugi rok. W grudniu 300 osób zadeklarowało swoją chęć, swoją gotowość cotygodniowego godziny adoracji raz w tygodniu, ale też widzimy, że też przychodzi wiele innych osób, które się nie zadeklarowały, które także tu chętnie przyjeżdżają. To modlitewne trwanie przed obliczem Boga ukrytym w Najświętszym Sakramencie jest wielkim darem, zaznacza Anna Chudyba. Podjęliśmy taką decyzję wspólnie z mężem, półtora roku temu. Najpierw jako dziękczynienie za nasze małżeństwo, za wszystkie łaski, które spłynęły na nas przez ten czas. A później to się przerodziło w taką systematyczność, której nie da się już zrezygnować. Bóg obdarowuje nas tymi szczególnymi znakami zwanymi cudami eucharystycznymi, byśmy jeszcze mocniej uwierzyli, że pod postaciami chleba i wina Jezus jest realnie obecny pośród nas.